Witam Was serdecznie. Tutaj Ewelina Frichauch z tej strony, z Chicago, USA. Dzisiaj mamy kolejną dawkę niesamowitych wiadomości. Niektóre z nich są szokujące. Powiemy na temat Elona Muska, John Durham, sprawy sądowej, która się zaczęła przeciwko Michaelowi Sussmanowi, byłemu prawnikowi Hillary. Powiemy także na temat Melanie Trump i projekt Veritas, bo to jest najbardziej taka szokująca wiadomość. Ja bardzo lubię James O'Keefe i projekt Veritas. Jest to naprawdę niesamowity młody człowiek, więc o tym powiemy dzisiaj. No i na koniec zaproszę Was na kurs aromaterapii, tym razem po angielsku, tak jak już wcześniej wspomniałam. Zaczynamy 9 lipca, 5-tygodniowy kurs po angielsku. Więc zaczynamy od wiadomości. Okazuje się, że Elon Musk nie kupił jeszcze Twittera. Powiedział, że musi wszystko posprawdzać. Zażądał audytu, czyli sprawdzenia dokładnie, ile jest botów, ile jest tak zwanych fejkowych, nieprawdziwych kont na Twitterze. I to, co Twitter podał do Komisji Papierów Wartościowych, że jest to 5% i tyle spodziewał się Elon Musk, okazuje się, że jest to o wiele, wiele więcej. Około 20% nieprawdziwych kont. Dzisiaj dostaliśmy taką wiadomość na Fox News, że 49% followersów na Twitterze Joe Bidena jest nieprawdziwych. Czyli jeżeli na przykład Joe Bidenowi odejmą tych nieprawdziwych followersów, no to się może okazać, że ma tam kilka lajków. Słuchajcie, może my mamy więcej niż on, więc tak to wygląda. Nie wiem, dlaczego aż tak dużo tych spamowych, fejkowych kont, tak jak to nazwał Elon Musk, ale powiedział, że musi wszystko sprawdzić bardzo dokładnie, no bo to jest dla niego jak kupowanie domów i nagle wchodzisz do jakiegoś domu i okazuje się, że dom jest w połowie zjedzony przez jakieś termity, więc nazwał prawdopodobnie tutaj Twittera tą firmą, gdzie jest tak jakby nieprawdziwa do końca i podaje tutaj dla nas fałszywe informacje. Jak pamiętamy, cena za akcję, którą zaproponował Elon Musk, była $54.20. Dzisiaj akcje nawet leciały, można było je kupić za $33. Więc po co on ma przepłacać? Może to zrobił specjalnie, część ludzi mówi. Tutaj jeden z reporterów twierdzi, że Elon Musk wysprzedaje swoje akcje SpaceX i to jest operacja, która trwa równolegle. I może on nie ma na tyle też pieniędzy, żeby wykupić ten Twitter, albo wszystko naraz. Więc tutaj wiele ciekawostek dowiadujemy się na temat Twittera. No i oczywiście akcjonariusze i wiele osób, które kupuje reklamy na Twitterze, nie jest z tego powodu zadowolona. Nawet na koncie Elona Muska są boty, takie fałszywe konta. Więc no, jeżeli faktycznie udowodnią tutaj Twitterowi, że okłamał Komisję Papierów Wartościowych, no to może być bardzo duży problem i ta firma będzie się już staczała. Więc jedyne, co im zostaje, to sprzedać za tańszą cenę dla Elon Musk, pozbyć się tego strupa, no i po prostu umyć ręce. No i zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. Ja jeszcze tutaj pokażę kilka wiadomości. John Rich zapostował, że ja myślę, że Elon Musk wiedział, zanim złożył tutaj ofertę dla Twittera, że tak faktycznie jest, że tych fejkowych, nieprawdziwych kont jest o wiele więcej. No na pewno wiedział, no ale przecież się nie przyzna, tak? No kto mu udowodni? Zawsze może powiedzieć, że myślał albo sądził, że to jest 5%, ale tutaj Elon Musk mu odpowiedział 20% nieprawdziwych, spamowych kont. To jest 4 razy więcej niż Twitter podał. O wiele, wiele więcej. I moja oferta dla Twittera jest w oparciu o to, co przedstawili dla Komisji Papierów Wartościowych, czyli SEC. No to ma tutaj piękną podstawę do tego, żeby albo kupić taniej, albo żeby ta firma po prostu poszła całkowicie w dół. No i tutaj też napisał Elon Musk, że absolutnie wiedziałem wszystko, tak? Wiedziałem, no ale
Nie wiedziałem dokładnie, jakie są numery. Kto mu to, słuchajcie, udowodni. Ale kolejną taką szokującą wiadomością jest to, że Elon Musk dzisiaj oficjalnie dołączył do partii, znaczy do partii, jest po stronie republikańskiej, gdzie zawsze był po stronie demokratycznej, więc jest to na Fox News, w mediach głównego ścieku i tak dalej, że Elon Musk przeszedł na drugą stronę. Więc tak jak wam już wcześniej wspomniałam, że Trump powiedział, że my pomogliśmy Elonowi Muskowi, a teraz on jest nam winny, więc teraz on musi pomóc nam. Jeżeli faktycznie to jest prawda, że on jest zmuszony tutaj do kooperacji i dlatego cała ta operacja twitterowa i tak to wygląda, doprowadzenie wszystko, pokazanie ich kłamstw, pokazanie ich potyczek, co tam się dzieje w tej firmie tak naprawdę, wydaje mi się, że może to wszystko ma sens, bo James O'Keefe z Projekt Veritas, 37-letni reporter, który założył firmę niezależnych reporterów, on pochodzi z New Jersey, znowu nagle się okazuje, że jest sprawa z Twitterem. Dla przypomnienia, tylko dla tych, co nie znacie, co to jest Projekt Veritas, oni zatrudniają albo się zgłaszają osoby jako wolontariusze, że chce uczestniczyć w tym programie, no i podstawiają ludzi dla jakichś bardzo ważnych osób, na przykład z dużych firm medycznych, farmakologicznych, i te osoby się umawiają na randki, tak jak przypominamy sobie dziewczynę, która się umówiła na randkę z jakimś tam głównym menadżerem firmy farmaceutycznej i powyciągała od niego wiele wiadomości, no to właśnie tym razem jest atak na Twittera. I ja się zastanawiam, czy czasami nawet Elon Musk nie finansuje tego po prostu projektu Veritas, który walczy tutaj o prawdę, żeby też tą cenę dostać mniejszą. Może tak jest. No ale wracając tutaj do projektu Veritas, no to jest, słuchajcie, kolejny hit. Ale ten to już jest naprawdę no, coś niesamowitego. Mamy tutaj Alex Martinez, tak jak widzicie na zdjęciu, Lead Client Partner, czyli tak jak zajmuje się klientami, jest tam jedną z takich trochę wyżej postawionych osób, później jest na pewno supervisor, manager i tak dalej. I też go tutaj wypuścili na jednego z reporterów Projekt Veritas, który go zabrał do baru. No i ten oczywiście tutaj zaczął chlapać informacje. Ja tylko kawałek pokażę, jak on wygląda, żebyście widzieli. I co tutaj on ciekawego nam poopowiadał. Słuchajcie, że Twitter w ogóle nie ma żadnych dochodów. Twitter nie zarabia żadnych pieniędzy i tutaj chodzi o ideologię, a nie o pieniądze. Więc to powiedział na pierwszym miejscu. Też oczywiście odniósł się do tej wolności słowa, o którą niby walczy Elon Musk, że chce wprowadzić wolność słowa, a on powiedział, że no tutaj my jako pracownicy Twittera, a jest ich ponad 7 tysięcy, no uważamy, że są inne, lepsze rzeczy dla planety niż wolność słowa. I ogólnie to, co powiedział Alex Martinez, to my jako ludzie, po prostu jako użytkownicy Twittera, nie potrafimy podejmować dobrych decyzji, przemyślanych decyzji, dlatego Twitter usuwa niektóre informacje, czyli robi z nas po prostu jakiś no, niepełnosprawnych umysłowo i trzeba nam po prostu pomóc i przecedzić za nas wszystkie, słuchajcie, informacje, no bo sami nie potrafimy tutaj dojść i podjąć racjonalnej decyzji. Więc to jest, słuchajcie, ciekawostka, że oni mają tak sprane tutaj głowy, ci, co pracują właśnie dla Twittera, no bo skoro tak tutaj on opowiada na ten temat, że wolność słowa to po co ta wolność słowa, to wszystko niszczy, że pracownicy Twittera muszą powstrzymać Elona Muska, bo będą tracić po prostu osoby, które płacą im za reklamę, a te osoby są ponoć, te korporacje są bardzo przestraszone, nie wiedzą o co chodzi z tą wolnością słowa. No chyba jest prosta sprawa, wolność słowa to możesz się po prostu wypowiadać w taki, a nie inny sposób i nikt nie wymazuje twoich postów czy wypowiedzi, więc nie rozumiem tutaj, że jest takie halo dookoła tego tematu. I dodatkowo, co jeszcze powiedział Alex Martinez, że nie mogą być dwie partie na platformie społecznościowej,
Na tej samej, no bo tutaj się okazuje, i to potwierdził Alex Martinez, że pracownicy Twittera są po lewej, lewej, lewej stronie, więc kilka razy to powtórzył. No i się okazuje, że mamy tutaj potwierdzenie tego wszystkiego. Jeżeli faktycznie są po lewej stronie, no to nie będą tolerowali osoby, która jest po prawej stronie i się wypowiada na Twitterze. I tutaj kolejna ciekawostka. Benny Johnson, na pewno go kojarzycie, taki facet w okularach. On się przeprowadził na Florydę. Często robi różne tutaj wywiady na temat Trumpa, na temat Trumpa Juniora i udziela się w Newsmaxie, nieraz w Fox News. I Benny napisał coś takiego, że jeden właśnie z pracowników, inżynierów Twittera, nie wierzy w wolność słowa i potwierdza, że pracownicy są po lewej stronie i to bardzo, i pracownicy próbują pozbyć się Elona Muska i są przeciwko niemu. Elon Musk zacytował to pod spodem, czy to prawda? Więc no, ciekawostka, słuchajcie, no bo to będą, jeżeli Elon Musk faktycznie przejmie tą firmę, no to będzie ich szefem, tak? Więc 7 tysięcy osób może sobie szukać innego miejsca pracy, no bo chyba kultura tej firmy, tak jak widać, niestety się nie zmieni, mimo że na przykład Elon Musk będzie chciał zmienić kulturę tej firmy. I on tutaj też trochę się zapędził, powiedział, że Elon Musk to w ogóle on jego nie słucha, jego nawoływania, że wszyscy powinni się kochać, wszyscy powinni być dla siebie dobrzy, powinna być wolność słowa. Mówi, ja go nie słucham, bo on ma zespół Aspergera. No to tutaj facet pojechał po prostu po banerze, stracił sobie na pewno w oczach wielu, wielu osób, bo znam osoby, które mają zespół Aspergera i to są bardzo inteligentne, wręcz geniusze, bym powiedziała, osoby, które odbierają świat o wiele inaczej niż my, potrafią się wczuć w różne sytuacje, w których my się nie potrafimy wczuć. Są to naprawdę niesamowite osoby, więc absolutnie się nie zgadzam tutaj z tym panem. Co jeszcze tutaj ciekawego powiedział? Bo ten reporter go oczywiście, słuchajcie, podpuszczał, że no dobra, no to co my teraz zrobimy? Czy jest warto ogólnie reklamować się w tej firmie? Bo ja się obawiam po prostu, czy ja powinienem zainwestować. On mówi, nie martw się, wszystko załatwimy, bo my tutaj mamy taką akcję przeciwko Elon Musk, także się nie przejmuj. Będziesz spokojnie mógł sobie tutaj reklamować się w tej firmie, więc bardzo dobrze go podszedł do tego stopnia, że facet mówi: Słuchaj, ja dostałem tutaj takie memo, taki e-mail od Twittera, że mam bardzo uważać na projekt Veritas, bo oni teraz tutaj grasują i wypuszczają swoje osoby, i te osoby chodzą na randki tutaj z różnymi ważnymi osobami. Także ja się tak cieszę, że ty nie jesteś z projektu Veritas i ja cię poznałem po prostu tak organicznie, mówi, przez przypadek, a nie, że byłeś polecony przez kogoś i to była ustawka. No i pokazał mu całego tego e-maila. Wszyscy się z tego no, śmiali, co wam dużo powiem, bo się okazało, że się sam po prostu dał nabrać na projekt Veritas, a ten reporter mówi, a co to w ogóle jest ten projekt Veritas? Co to w ogóle jest? A on mówi, a no to właśnie tacy jacyś nawiedzeńcy, którzy tam kombinują, żeby zarobić pieniądze i dać jakieś takie interesujące informacje do New York Times i za to dostać pieniądze. Także to było, no to był hit po prostu, powiem wam. Dał czadu Alex Martinez. Jak sobie to obejrzy, to gratulacje, dałeś się po prostu wrobić. Opowiada wszystko o szefach, jak tam wszystko działa. No i się śmieje z Elon Musk, że on chce kupić Twitter, żeby dostać jakieś tutaj upusty podatkowe. I że to jest chytrus i w ogóle amerykański greed to jest właśnie amerykańskie chytrusy. No i tutaj macie James O'Keefe z projektu Veritas. Jego główne hasło jest bądź odważny, zrób coś. No to cała planeta tutaj się zmieni, tak? Więc be brave, bądź właśnie taki do przodu. Tutaj kolejne wideo złapali jedną z głównodowodzących Twittera, Viaja Gadi. Ona się zajmuje tutaj zaufaniem, różnymi rodzajami regulacji prawnych w Twitterze. I ona miała tutaj Zoom i z Jack Dorsey i z kolejną osobą Julie Steele,
która się też zajmuje tutaj wewnętrznymi sprawami Twittera. No i one przekazały dla Jack Dorsey, byłego szefa Twittera, bo on już nie jest szefem Twittera, no i niedługo też odchodzi, za 2 tygodnie z Twittera, ewakuuje się z tonącego statku, tak jak Jen Psaki. I te dwie panie starały się przedstawić właśnie dla Jack Dorsey, że trzeba wprowadzić bardziej agresywne, restrykcyjne reguły i szybciej ściągać osoby właśnie z Twittera, no bo te ich posty są szkodliwe dla użytkowników. Czyli wygląda na to, że pracownicy, menadżerowie czy tam dyrektorowie zaangażowani w Twitter, wtedy dla szefa głównego Twittera mówią po prostu, co ma robić. Więc to, słuchajcie, takie rzeczy wszystkie powychodziły dzięki właśnie James O'Keefe, projekt Veritas. No i ja myślę, że w tym maczał palce Elon Musk. Takie jest moje zdanie, że może to po prostu dofinansował, no i teraz będzie mógł kupić to taniej, albo cała firma po prostu legnie w gruzach. Więc tutaj, jak widzicie, coś się dzieje i ta strona tych wszystkich z głębokiego stanu, no, pokazuje się w bardzo złym świetle, więc jest to na naszą korzyść i takich wiadomości będzie coraz więcej ze względu na zbliżające się wybory w listopadzie. Kolejna wiadomość. Więcej nie zobaczymy Jen Psaki jako sekretarki prasowej Joe Bidena. Jen Psaki oficjalnie odeszła do CNN, czyli tam, gdzie należy, do mediów głównego ścieku. Tutaj przejęła rolę Karina Jean-Pierre, nowa sekretarka prasowa Joe Bidena. Zetknęła się oczywiście z dużą krytyką od Ducey, Peter Ducey, główny reporter dla Fox News, który zadał jej pytanie, jak podniesienie podatków dla korporacji ma obniżyć ceny benzyny, ma obniżyć ceny jedzenia, ma obniżyć ceny samochodów. Ona oczywiście nie wiedziała, jak na to odpowiedzieć, więc powiedziała, że musimy obniżyć inflację, no i zaczęła czytać z kartki jakieś wiadomości z innej beczki. Więc nie jest w ogóle przygotowana na tą pozycję i tutaj ludzie apelują, żeby ktoś jej powiedział właśnie z administracji Joe, żeby przychodziła przygotowana, a nie traciła czas reporterów. Już ponoć mówią, że Jen Psaki była lepsza od niej, bo ta to po prostu wpadła tutaj jak Filip z konopi. Więc to jest, słuchajcie, ciekawostka. Jen Psaki, no, stwierdziła, że trzeba się ewakuować, bo statek tonie, no to po co tonąć ze statkiem? Lepiej wcześniej wyjść z twarzą. Zresztą ona ma bardzo wpływowego męża i on jej też doradza, co ma robić, więc Jen Psaki już nie ma, gdzie też została uznana, że no za zbytnio inteligentna to ona nie jest. No oczywiście robiła to, co jej każe administracja Joe Bidena, no a tutaj ta to w ogóle nie robi nic. Kolejna ciekawostka. Pamiętacie na pewno Ninę Jankowicz, jak pięknie śpiewała o Rudym Giulianim, o różnych kłamstwach. Jej pracą miała być jedną z górnych osób w Ministerstwie Prawdy Joe Bidena, ale przez to, że wyciekł ten filmik z TikToka, co się nabijała tutaj z Rudiego Giulianiego i z innych, i jak będzie wyłapywała kłamstwa i że będzie szefową tutaj dezinformacji, no to się okazuje, że wystąpiła o rezygnację. Chyba po prostu za dużo osób ją zaczęło rozpoznawać, więc trzeba się teraz schować po tym wszystkim i no, nie pokazywać publicznie przez jakiś czas. Także zobaczcie, co się dzieje. Pozytywnie dosyć te osoby, które tutaj się wyśmiewają, angażują się w złe rzeczy, zostają bardzo szybko ukarane. Więc tutaj proszę bardzo, tak jak już wcześniej wspomniałam, może spokojnie znaleźć pracę tym razem w operze i na pewno ją przyjmą. No i nawiązując do nowej sekretarki prasowej Joe Bidena, tak jak Peter Ducey się zapytał o te wszystkie ceny galopujące, bo teraz już jest jakiś rekord, jeżeli chodzi o ceny benzyny w Stanach Zjednoczonych. No ale to spowodowało, że wiele osób jest tak wkurzona, że pójdzie na te wybory, na te tak zwane midterm, które się odbędą teraz w listopadzie w 2020
I może to jest plus tej całej sytuacji, bo jeżeli by wszystkie ceny były niskie, wszystko by było pięknie, zero gadżetów, no to może nie było to wystarczająco motywujące, żeby osoby wyszły i zaczęły głosować. A wiele osób się angażuje tutaj w lokalne rzeczy politycznie i chce być częścią tego. Nie chce, żeby po prostu tutaj jakieś osoby decydowały o nas, więc zawsze w jakichś trudnych sytuacjach można znaleźć pozytywne rzeczy. Ja uważam, że to jest akurat pozytywne, bo wiele z moich znajomych też się zaangażowało i no działa, ile się da. Kto jak może, tak działa. No i tutaj mamy Donalda Trumpa, który nominuje kandydatów i na razie, jak do tej pory, te osoby, które nominował, 81 wygrało, 3 straciły i jedna będzie ogłoszona wkrótce. To jest doktor Oz z Pensylwanii. Właśnie były wybory i doktor Oz będzie tutaj walczył z Dave'em McCormick. Bardzo blisko, tak jak widzicie, 31,4, 31,1. Zostało jeszcze 20 tysięcy głosów do policzenia. To jest w partii republikańskiej, więc tutaj nie ma się co, słuchajcie, przejmować. Na pewno głosy zostaną policzone tak jak trzeba. Więc z ostatniej chwili wychodzi na to, że no, na razie, jak słyszałam na Fox News, to doktor Oz wygrywa no, dosłownie kilka tysięcy głosów. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. No ale te osoby, które nominuje Trump, no to prawie pewniak, tak? No bo na 100% nic nie ma, nawet Trump Junior się wypowiadał, no nie jesteś w stanie po prostu każdego tak dokładnie sprawdzić, żeby wiedzieć, czy ta osoba nie jest sami zgniłym jabłkiem. Tutaj nominował Rand Paul, to znacie go. Ted Budd też wygrał 60%. No i tutaj mamy doktor Oz, który zresztą miał swój program w telewizji przez wiele, wiele lat. Taki medyczny bardziej. Więc to są kluczowe stany, bo teraz mówimy o Pensylwanii, tam gdzie jest ropa i gaz naturalny. Więc ponoć doktor Oz podał statystyki, że jeżeli faktycznie by pozwolili w Pensylwanii korzystać z tego, no to zasililoby to całe Stany Zjednoczone. Więc dlatego myślę, że ma bardzo duże szanse, że wygra i przywróci to właśnie do tego stanu. Jest dużo, tak jak widzicie, ciekawych, pozytywnych wiadomości. Teraz przejdziemy do kolejnej, do Jan Durham i sprawy właśnie sądowej, która zaczęła się w tym tygodniu. I prokuratorem federalnym jest Jan Durham. Od 35 lat właśnie zajmuje się tego typu sprawami. Żadna z jego spraw jeszcze nie wypłynęła na powierzchnię ziemi, nie było żadnych przecieków. W tym momencie jest podobnie. Zobaczymy, czy ta druga strona będzie walczyć o to, żeby powychodziły jakieś dziwne wiadomości i zrobić z tego jakiś miszmasz, bo to oni uwielbiają takie rzeczy. Ale oprócz Jan Durham, on ma całą ekipę, grupę bardzo doświadczonych prawników. I razem tutaj działają w tej sprawie przeciwko Michaelowi Sussmanowi, byłemu prawnikowi Kilary. Tutaj są kolejne osoby: Mark Elias, Christopher Steele, Andrew McCabe. Więc część z nich na pewno kojarzycie, bo już wspominałam o tym wiele razy. Dzisiaj był przesłuchiwany właśnie Mark Elias, że zatrudnił właśnie tutaj GPS. Jeżeli chodzi o Mark Elias, który był przesłuchiwany dzisiaj, jest to były partner biznesowy właśnie Michaela Sussmana. No i liczą na niego, że on zacznie śpiewać, bo nie będzie chciał pójść, słuchajcie, tutaj do więzienia w tej sprawie. I z przesłuchań wiemy, że on zatrudniał GPS, który śledził byłego prezydenta. Więc no, sprawa się tutaj, powiem wam, rozkręca. Jan Durham jest no, taką osobą jak do tej pory niedoścignioną. Nikt nie wie, co on tam nazbierał do końca, więc na pewno będziemy wszystkiego dowiadywać się w trakcie. Ta sprawa nie jest nagrywana, nie ma kamer w sądzie, więc będziemy tylko z rysunków po prostu coś wiedzieć i z relacji reporterów,
co tam się działo, kto był przesłuchiwany. Też kolejną taką ważną osobą, która będzie przesłuchiwana niedługo, jest Maccabi. Ja oglądałam na żywo w 2020 jego całe przesłuchanie, jak kłamał, już wtedy po prostu tak się motał i to było po prostu podane do wiadomości publicznej, Andrew Maccabi. I co się okazało, że 3 razy już mu to udowodnili i teraz jest już 4. sprawa za to, że kłamał pod przysięgą. No także takie towarzystwo tutaj doborowe jest, no ale nie mamy się jeszcze co tak tutaj cieszyć z tego powodu, no bo ta sprawa się odbywa w Washington DC. Jest tutaj sędzia, który jest po stronie demokratycznej i tak jak wiemy, te różne sprawy, które się odbywają właśnie w Washington DC, słyną właśnie z korupcji. Tam są takie różne powiązania, więc tutaj może być podobnie. Wiem, że sędzia odrzucił część dokumentów Jana Durama ze względu na to, że stwierdził, że one nie mają tutaj żadnego uzasadnienia i są niepotrzebne, więc część materiałów, które nazbierał John Durham, po prostu odejdzie. No ale się on tego spodziewał, bo on już ma takie duże doświadczenie w tych sprawach, więc dlatego nie ma tutaj z jego strony żadnych przecieków i takimi ludźmi się otacza. I miejmy nadzieję, że coś tutaj w tej sprawie się zadzieje i tutaj Sussman zostanie skazany. Grozi mu 5 lat więzienia za kłamanie do FBI. Czyli dla przypomnienia, Michael Sussman zgłosił się do FBI, napisał wiadomość do Jim Baker. On pracuje jako prawnik dla FBI albo pracował i napisał, że musimy się spotkać, bo mam coś ważnego do przekazania, ja z nikim nie współpracuję, z żadną firmą, z nikim, sam od siebie tutaj się zgłaszam, mam jakieś ważne rzeczy, czyli wszystkie takie nieprawdziwe rzeczy na byłego prezydenta, więc no sam to wymyślił, były w to zaangażowane też inne osoby, no i się zrobił z tego miszmasz, gdzie Stany Zjednoczone zapłaciły za te sprawy sądowe grube, grube pieniądze, ponoć ponad 30 milionów zostało wyrzucone w błoto. Zaangażowane było masę prawników, bo ponad 19 albo jeszcze więcej do tej pory. Więc o tutaj macie Jana Durama, bo już dawno nie widzieliśmy jego postaci, tylko stare zdjęcie cały czas to samo. Także proszę bardzo, macie tutaj jak wchodzi do sądu. Więc i Jan Durham i cała ekipa jego wie bardzo dobrze, że ta druga strona będzie się broniła rękami i nogami i będą tutaj robili wszystko, żeby dojść do jakichś tutaj sędziów, jakieś połączenia, jakieś różne inne dziwne rzeczy, więc on ma bardzo duże doświadczenie z takimi sprawami federalnymi jako właśnie prokurator, więc spodziewamy się, że no coś z tego pozytywnego będzie. Mamy też pierwszy wywiad Melanie Trump dla Fox News, odkąd opuściła Biały Dom. I reporter zadał jej tutaj kilka pytań. Pierwsze od razu niewygodne pytanie. Co myślisz o Washington DC? Bo twój mąż nazwał to bagnem, głębokim stanem. Więc ona po prostu się uśmiechnęła i powiedziała, tak, ja bardzo lubię to miasto, jest to po prostu unikalne miasto, więc wyszła w taki sposób, właśnie odpowiadając, że jest fajnie i jej się bardzo podobało w Białym Domu, więc nie powiedziała, co myśli o tym bagnie. No i kolejne tutaj pytanie, że ona zawsze była szykanowana przez reporterów, nawet się czepiali raz do jej kurtki z napisem, gdzie było to I really don't care, do you, czyli ja w ogóle o to nie dbam, czy ty też. Więc ona słynie z tych różnych takich ubiorów, które dają nam znaki. No i to mógł być jeden z tych ubiorów, gdzie po prostu dała znać tutaj dla tego głębokiego stanu, co myśli o nich. Reporter też jej zadał pytanie, dlaczego nie była na okładce Vogue, takiego magazynu prestiżowego, gdzie i Joe Bidena żona była, i Hillary Clinton, i 3 razy aż Michelle Obama. Ona mówi, że ona ma ważniejsze sprawy w życiu i ważniejsze sprawy tutaj do zrobienia dla nas wszystkich niż pozowanie do magazynu Vogue. Zresztą zawsze jej to pytanie zadawali ze względu na to, że ona ma firmę, która się zajmuje właśnie modą,
sprzedażą ubrań wysokiej klasy, więc dlaczego ona jako jedyna nie była tutaj na okładce tego magazynu? No wiadomo dlaczego. Więc tutaj reporter się jej spytał, czy myślisz, że wrócisz z powrotem do Białego Domu jeszcze raz. Ona mówi, nigdy, nie mów nigdy, więc oczywiście też nie mogła odpowiedzieć. Melania Trump zajęła się innymi sprawami, pomaga dzieciom, które na przykład albo jedno z rodziców piło, albo brało narkotyki, albo tego typu rzeczy. I tych dzieci w Stanach Zjednoczonych jest 407 tysięcy. I ona pomaga tym dzieciom, zbiera pieniądze na przykład edukację i po prostu te dzieci mogą iść do szkoły i w taki sposób ona działa, więc coś tutaj z dziećmi też daje jakąś dla nas wiadomość, więc mogą też wyjść inne ciekawostki. Więc angażuje się kobieta, cały czas coś robi, nie tylko po prostu siedzi w Mar-a-Lago, tak jak niektórzy myślą, szczególnie media głównego ścieku. Więc też to było ciekawe. No i ona, dla przypomnienia wam powiem, zna 5 języków. Niektórzy ją krytykują, że ma akcent, więc te osoby, które ją krytykują, niech spojrzą na siebie, czy faktycznie one też znają 5 języków, czy tylko jeden. Więc bardzo tutaj ciekawe różne wywiady w tym tygodniu były i dużo się dzieje, dużo pozytywnych rzeczy. Słuchajcie, ta zła strona to ze strachu chyba aż kipi, bo już słyszałam wiele, wiele różnych wypowiedzi w mediach niezależnych. No, że wpadli tutaj oni, ci źli, w panikę. I bardzo dobrze, w końcu doczekaliśmy tych czasów i się tak spodziewaliśmy, że dużo się będzie działo przed wyborami w listopadzie, bo muszą pokazać tą stronę właśnie, co oni robią, jak oni robią, niszczą całą gospodarkę, która ma wpływ na nawet na tutaj gospodarkę Polski, dlatego też te ceny w Polsce słyszałam, że idą niesamowicie do góry. Więc uważam, że się dzieje i dziać się będzie na pewno dużo rzeczy jeszcze powychodzi i będę Was o tym informować. Chcę Was także zaprosić na kurs aromaterapii 5-tygodniowy, tym razem w języku angielskim. Tak jak wiele z Was się mnie pytało, że macie koleżanki, kolegów, którzy lepiej się czują w języku angielskim. Wiele Polaków tutaj się wychowało, skończyło szkoły średnie czy studia i wolą kursy po angielsku, wolą właśnie słowo też pisane, mówione. Więc taki kurs będę oferować 9 lipca, to jest sobota, więc podam dokładnie jeszcze o której godzinie zaczynamy. Więc jeżeli jesteście zainteresowani kursem po angielsku lub macie znajomych lub dzieci, które chcą dołączyć do kursu po angielsku, to zapraszam do kontaktu. Podam tutaj na dole stronkę. Możecie wpisać swojego e-maila, dostać informację zwrotną o kursie. Więc zapraszam serdecznie. Dla przypomnienia powiem, że jest to kurs o olejkach eterycznych. Będziemy z nich robić mieszanki terapeutyczne na bazie olejków eterycznych. Będziemy tworzyć swoje kosmetyki naturalne z olejkami eterycznymi. Będziemy także tworzyć swoje perfumy, ale będziemy także od podstaw uczyć się, jak robić swoje olejki eteryczne z kwiatów, które też możecie później wykorzystać do właśnie swoich kremów, balsamów, perfum, czy jakichś na przykład produktów do spa, na przykład produkty do masażu. Więc zapraszam serdecznie. Na pewno ten kurs się przyda dla osób, które zajmują się kosmetologią, dla kosmetyczek, dla masażystów, żeby tutaj rozbudować swoją wiedzę o olejkach eterycznych, bo jest to kurs dosyć tutaj rozbudowany. Mamy ponad 60 wideo i prezentacji po angielsku na temat olejków eterycznych, ale też różnych ciekawostek, takich właśnie jak zrobić krem, balsam do ciała z olejkami eterycznymi. Więc takie produkty możecie później oferować w swoim spa czy dla klientów, jeżeli jesteście na przykład estetyczkami czy kosmetyczkami, to wtedy taki klient dostanie naturalnie robiony przez Was krem, będzie widział też o wiele szybsze efekty niż z tych takich, wiecie, kremów sklepowych, no bo tutaj do tych kremów wkładacie swoją energię, swój wysiłek, swoją kreatywność,
i mieszacie olejki według tych zasad, które Wam podam. Więc zapraszam serdecznie i widzimy się, słuchajcie, niedługo, za kilka dni. Mam nadzieję, że z kolejnymi pozytywnymi wiadomościami. Więc dziękuję jeszcze raz serdecznie za dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. No i życzę też pięknej, wiosennej pogody. Ciao!